A, dzień dobry, jak dobrze, że wpadliście. To kolejny odcinek z waszej ulubionej gry Denizen. Oczywiście łapeczka w górę obowiązkowo, żebym wiedział, że nadal was ta seria interesuje. A my standardowo, z racji, że jesteśmy obrzydliwie bogaci, to tak stwierdziłem, że sobie wpadnę tutaj do mojego lokalnego baru i zagram za $25 rozdanko w blackjacka. Cyk, 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 20. Oczywiście poczekam, nie ma problemu. On spalił 30, wyciągnął, ja za to wyciągnąłem $25. Będzie na waciki przynajmniej. Dziękuję bardzo, żegnam panią. Co my mamy w Denizen? Plany, wielkie plany, wielkie biznesy i auto właśnie spadło na jezdnię i pojechało dalej. Idealnie, piękne miejsce, imersyjne, GTA 5 się chowa jak najbardziej. Dokładnie, pozdro YouTube na czacie w tej chwili, każdy pisze, jak najbardziej wita się, bo jesteśmy na żywo. A ja muszę się udać chyba już do hurtowni, bo zbliża się godzina 19 w gierce przynajmniej. I nasze sklepy, dwa, które są do przebranżowienia, Yama Gamera oraz opiekacz cenowy, powoli wyprzedają się z towaru. Już tylko dwie sokowirówki ostatnie zostały, które chyba wsadzę nawet na promocję. Sokowirówka na 5% promocję, bo taki jestem. Inspektor Gadget wykręcił tutaj 19257. Strach się bać, co to będzie, jak będziemy mieli trzy potężne sklepy elektroniczne, ile będziemy dziennie zarabiać, a dopiero co się będzie działo, jak jeszcze zaczniemy kupować nieruchomości, inwestować i zarabiać z nieruchomości, które będziemy wynajmować, tak. Hej, szukasz gier? Najlepiej w atrakcyjnych cenach? Wbijaj na G2A, gdzie okazja goni okazję. Kupując od zaufanych sprzedawców, znajdziesz czego tylko dusza zapragnie pośród tysięcy tytułów. Specjalny link z promocjami znajduje się poniżej w opisie tego filmu. A jeśli content na kanale to za mało, wbij na mój Instagram, gdzie zamieszczam zdjęcia z mojego życia, a na stories wchodzę w interakcję ze społecznością, więc zostaw po sobie followa. Ale tak, siedzimy sobie z czatami i właśnie myślałem na temat tego, co bym chciał, żeby w najbliższym czasie do Denizen zostało... Do Denizen zostało dodane. I najlepiej by było, jakby poszerzyli oczywiście paletę hazardową, czyli więcej gier w kasynie, jakiś pokerek, jakaś ruletka, coś w tym stylu, jakieś, nie wiem, bakarat albo coś w tym stylu. I jakby był też update taki jak z gotowaniem, ale do robienia napojów wyskokowych najlepiej, jakaś miksykologia, barmanem może by było. Nie takie pracowanie w barmanie jak to jest tutaj, że piwa polewasz, tylko że kraftujesz jakieś koktajle, jakiś whisky sour, jakiś Cosmopolitan, Sex on the Beach. Nie wiem, jakie tam jeszcze macie ulubione koktajle, ale to by było naprawdę spoko, nie? Także no, zobaczymy, jak Denizen będzie się rozwijać. Jestem ciekaw, co szybciej będzie rozwijane, Denizen czy Supermarket Simulator? Ostatnio był nawet jakiś taki malutki update do supermarketu, ale ja cały czas, żeby wrócić sobie do supermarketu i zobaczyć, jak Samir na kasie sobie radzi, to czekam, aż będzie update pod tytułem złodziejstwo, żeby tam przychodzili i kradli spółek, żebym ich gonił z pałą i wymierzał sprawiedliwość. Tak by było najlepiej, no. Teraz mamy robotę pod tytułem, musimy jeden sklep przebranżowić, ale to i tak dopiero o 20, więc kurde, szczerze, może byśmy poszli... Ty, może byśmy poszli do roboty jako barman? Bo jestem ciekaw, ile jako barman jestem w stanie zarobić. Że no właśnie, tu jest taki problem, że od 12 do 17 jest robota. To już trochę za późno jest to. No dobra, jutro się umówimy. Jutro się umówimy, powiedzmy, że o 12 się tam stawimy w barze i trochę popracujemy jako barman, bo fajnie by było wbić osiągnięcie maksymalnego poziomu barmaństwa. Może ta praca barmana w tej gierce póki co nie jest takim systemem craftingu, jaki bym chciał zobaczyć w takim głupiutkim symulatorze, ale za to jest osiągnięcie, które można wbić, że jak jest maksymalny poziom barmaństwa, to dostaje się achievement na Steamie. Plus chciałbym zobaczyć, ile będziemy zarabiać, bo jeśli dobrze pamiętam, to jakieś $600 wpada za jedną zmianę na barmanie. To jaka będzie różnica, jak wbijemy rzeczywisty maksymalny poziom w barmaństwie, no nie? No większe stawki w kasynie, to mówiłem właśnie na ten temat, że jakby była większa paleta gier hazardowych w kasynku, jakiś blackjack, znaczy blackjack już jest, ale blackjack za więcej pieniędzy. No bo teraz jak ja mam 12,5 tysiąca, no to co, będę za jakieś drobne, za jakąś stówę będę grał w blackjacka? Nie! Ja bym chciał tam wejść i na przykład za 5 koła zagrać. Tak o, to wtedy czujesz ten dreszczyk emocji, że możesz łatwo się zrujnować finansowo, jak to w kasynie. I robimy absolutny symulator jeżdżenia przepisowo w Denizen. Tak, jedziemy spokojnie, bo tutaj jest ten. Pyk, pyk, dobra. Jedziemy, zobaczymy, gdzie ten chłop jedzie. Tak o, bo i tak czekamy do północy, żeby dostać pieniążki. Jak dostaniemy pieniążki, to będzie można przebranżowić jeden z... Chociaż, właśnie, ile w Inspektorze Gadżecie? Kurde, w Inspektorze Gadżecie bardzo dużo rzeczy. Nie, jednak zmiana sytuacji. Pojedziemy teraz i od razu zawiozę do Inspektora Gadżeta towar. O Jezu, przepraszam, bo Inspektor Gadżet musi mieć towar. Musi mieć towar, jakieś 25 tysięcy powinno nam wpaść. Boże! Taka ciekawostka, że pod jednym z ostatnich odcinków z Denizen
poprosiłem was o zostawienie komentarza hashtag Denizen. Tak mniej więcej jak patrzyłem, to chyba było rzeczywiście tak, że trzymaliście się zasad, że jedna osoba, jeden komentarz. I chyba z 300 osób skomentowało, więc totalnie zegar rozbity. Wyświetlenia może takie same, ale jak ładnie to wygląda, jak jest tyle komentarzy. Kurde, świetna sprawa. I myk, na ręcznym wjeżdżam do hurtowni. Dobra, zróbmy może tak, że jestem tutaj w tej elektronice, to kupmy raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. No i 9 koła tego zostało utopione w samym towarze, który wraca do sklepu, który już jest elektroniczny. Ale spokojnie, jak teraz dostaniemy wypłatę o północy, to i tak będziemy mieli na przebranżowienie na spokojnie jednego sklepu. Nazwiemy go Inspektor Gadget Express, a Jamę Gamera nazwiemy Inspektor Gadget Mini. Normalnie, prawdziwa franczyza, wielka korporacja, zaczęliśmy od zera. Jesteśmy, zobaczcie, gdzie teraz jesteśmy, że pieniądze nam się po prostu wylewają z tego vana, którym pędzimy. Przydałoby się jakieś autko sportowe, wiadomo, żeby się bardziej lansować i jeździć od miejsca do miejsca. Ale na to jeszcze przyjdzie czas. Myślę, że kupimy auto jeszcze zanim kupię sobie najdroższy dom. Ale chciałbym kupić jakąś jedną nieruchomość, wynająć ją. Albo wynająć mieszkanie, w którym w tej chwili mieszkam. Muszę zatankować. A przeprowadzić się do nowego mieszkanka. I może je trochę udekorować, coś w tym stylu. A jeszcze picie muszę sobie kupić. Ty, czekaj. Jak jestem na stacji, to sobie od razu piciu jakieś kupimy. Witam. Dawaj. Winogronową orężadę. No i pasuje. No halo, wypuścić mnie. No na live oglądam, później oglądam na YouTubie, aby liczby się zgadzały. I tak powinno być. Pamiętajcie, że jak oglądacie na YouTubie, to jest bardzo ważne, żeby był wysoki watch time. Czyli oglądać od początku do końca. YouTube wtedy widzi, że jesteście przykuci, przyklejeni wręcz do swoich radioodbiorników. I mówi, ale super ten dobrodziej. Nie no, ten dobrodziej to jest klasa sama w sobie. Tak, tak. Załaduj towar. Załaduj, załaduj, załaduj. Pyk. Jak tutaj sytuacja? Inspektor... 35 tysięcy Inspektor Gadget wyciągnął. Nowy rekord. 340 klientów, 360 sprzedanych przedmiotów. Jo, cię kręca. Co tu się porobiło, ty? A w Jamie Gamera nadal zostały gry fabularne. Ale opiekacz scenowy jest gotowy na przebranżowienie. I tak też zrobimy. Ja się od razu już kieruję do hurtowni. I robimy wielkie przebranżowienie. Ale będziemy mieli siana, stary. Prawda jest taka, że kasyno jest dla biedaków. Jakby kasyno wprowadzili, że można by tam za jakieś większe stawki pogrywać, to może bym się zastanowił nad tym kasynem. Ty, a może w nocnym klubie jest opcja jakiegoś hazardu za większe stawki? Tam niby ten, niby jest możliwość, ale jest wyprzedany. Jak byłem tam ostatnio, chciałem sobie kupić wejściówkę VIP, to... może tutaj jest jakaś taka ukryta możliwość hazardu za nieograniczone stawki. No jest, 46 tysięcy na koncie. Właśnie dostaliśmy przelewy. Pasuje robota. Jadę do hurtowni, pakuję ile wlezie tego towaru. Myślę, że na dwa rzuty będzie trzeba zrobić, no. Tak mi się wydaje, że na dwa rzutki. Tak chyba zrobimy. No, alo, elektronika. Dobra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 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 Jeszcze miejsce jest? Raz. A, dobra. No to, to po jeden, po projektory będzie trzeba się jeszcze cofnąć. Ale spoko. Za dużo nie wydaliśmy, na spokojnie. Jedziemy teraz do opiekacza cenowego i wielkie przebranżowienie zrobimy. A Jamę Gamera zrobimy jutro, no już trudno, no tam jeden rodzaj towaru został, mam nadzieję, że się sprzeda kompletnie. Liczę na to. Ewentualnie jakąś promocję taką lepszą zrobimy, że ludzie to będą łykać. Będzie super. No zmiana nazwy sklepu? No nie wiem właśnie, czy Inspektor Gadget Express, a może Elektropol. Tak, Elektropol. Taki typowy polski sklep z elektroniką sprzed 20 lat. I pan ekspedient tam ci będzie tłumaczył, jak to jest najnowsza technologia i lepszy nie dostaniesz. I to jest warte co najmniej dwa razy więcej, ale specjalną cenę dla ciebie. Na podwójnej ciągłej wyprzedzam, nie mam czasu. Jestem biznesmenem. Czas to pieniądz. Ale to leci, 130 km w terenie zabudowanym. Vanem jeszcze do tego. No dobra. Lecymy. Załaduj mi to wszystko. Jeszcze trzeba po projektory się wrócić. I opiekacz scenowy. Elektropol. Elektropol. I to będzie elektronika. Od 13 do 22. Dobry ten. Pyk. I tutaj ceny damy tak samo po stówce. Jeszcze po te projektory. I tutaj promocja będzie. Co jest w tym? W Inspektorze Gadżecie mamy promocję na inteligentne zegarki. To w Elektropolu zrobimy na budziki. 10%. Dobra. A w Jamie Gamera trzeba gry fabularne. Daj promocję na 10%, żeby to zeszło wszystko. To wszystko musi zejść, żebyśmy nie mieli później jakiegoś syfu w magazynie. I dnia następnego sobie to normalnie uporządkujemy. A jak tutaj w Elektropolu, no tutaj po 60 na razie dajemy. Dobrze by było jeszcze dokupić
inteligentne zegarki i słuchawki do inspektora gadżeta, bo tutaj trochę mało tego jest, no. No to trochę dostaw musimy zrobić. Wiadomo, że przydałby się lepszy dostawczak. On tam kosztuje chyba 70 tysięcy. W końcu go kupię, nie? Ale na razie w porównaniu do tego, co było, do nieokiełznanego grindu, który musieliśmy wykonać, żeby dostarczać do z pierwszego sklepu tak naprawdę towar, to i tak jest o wiele lepiej. Dobra, potrzebujemy jeszcze projektory. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. I co tam było? Słuchawki i zegarki elektryczne jeszcze do tego, nie? Dobra, pasuje. Ty no szczerze? To na spokojnie mógłbym przebranżowić też jamę gamera. I nie wiem nawet, czy tego nie zrobię. Bo mamy już tam ten sklep gotowy. Tak od razu, tam już trudno z tym towarem, tymi grami fabularnymi. Od razu przebranżowić, tam nie będę czekał jednego całego dnia, żeby oni sprzedali do końca tam kilka kopii jakichś gier fabularnych, które zostały. Jak to pewnie The Last of Us 2, to nikt w to nie będzie chciał grać, bo to syf totalny. Tutaj projektory, a do inspektora gadżeta całą resztę. No i w sumie po jednym ty jeszcze głośniki, dobra. Słuchawki i to, dobra, pasuje. Elektropol jest gotowy. Teraz przystanek inspektor gadżet. Inspektor gad. Dobra, chyba trochę błąd się wkradł w naszym szyldzie. Inspektor gad. To by był dobry serial, nie? O jaszczurce, która jest inspektorem jednocześnie. Inspektor gad. I tutaj załady. Pyk, 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 pyk. Dobra, pasuje. Te sklepy są pełne, dobre, operacyjne. Jedziemy znowu do hurtowni i od razu robię przebranżowienie jamy gamera. Na pełnej. Nie będę czekał, aż oni tam jakieś gry fabularne wyprzedają za jakiś marny grosz. Chcę zobaczyć, jak trzy sklepy, które wszystkie tyczą się elektroniki, ile będą generować. Tylko, że nie ma takich statystyk, ile kilometrów przejechałeś danym autem, ile przeszedłeś piechotą, ile posiłków zjadłeś, ile razy się wysrałeś. Bo tą trasę, którą teraz jadę, to już na pewno powyżej 100 razy przejechałem. Jestem tego pewien. Już samym tym vanem, tym pierwszym, który mieliśmy, który tylko 4 paczki mieścił, to ile razy musieliśmy to przejeżdżać? Daj spokój. Kurwa, pierwszeństwo! Furmankę se kup! Widzieliście hama? Dobrze, że jestem takim dobrym kierowcą. I wymanewrowałem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 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 No i jeszcze wrócimy po te projektory, bo mamy pełną... O Boże, mamy pełną tą... Pełną pakę. Siódma rano. Całą noc przepracowaliśmy. Tak powinien działać prawdziwy przedsiębiorca. Dzień i noc pracuje, żeby zarabiać miliony. Żeby być o ten jeden krok przed stadem. Przed hołotą, która chlepie biedę. To jest kapitalizm. W górę ręce, kto jest z nami. A ta co? Dobrze. Jama gamera. Jama gamera będzie się nazywać piwnica z bzdetami. Tak, dokładnie tak. Piwnica z bzdetami. Elektronika. Godziny otwarcia. A czemu tu się nie zmieniło? A, bo tu jeszcze gry fabularne są. No dobra, no to te gry fabularne niech se będą, no wątpię, że to sprzedadzą. I tutaj damy na słuchawki może 10%. Taka sama taktyka, bo działa. 110, dobra, pasuje. Pasuje i po projektory jeszcze musimy lecieć. I na 12 muszę być w tym, w robocie. Jako barman. Chyba kompletnie się wypstrykam z hajsu, ale wydaje mi się, że to się, że to zwróci się, odda. Odda fest. Tak mi się wydaje, nie? Projektory, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No jeszcze tu można po jednym. No i pasuje. $455 na koncie nam zostało. Daj spokój. Ale jak to mówią, pieniądz robi pieniądz. Inwestujesz, żeby później wyjąć więcej. Powiedział średni inwestor w Dogecoina. No i pasuje. I tak to wygląda. Trzy sklepy, wszystkie z elektroniką. Wszystkie w tym samym czasie otwarte. Ceny ustawione, promocje też. Bardzo dobrze. Podoba się mnie to. Towaru jest tutaj na wkładane całkiem sporo. Jest git. Bardzo jestem ciekaw, jakie teraz będą obroty i jaki będziemy mieli dzienny zarobek. Wydaje mi się, że 50 koła jest jak najbardziej w zasięgu, nie? Żeby 50 koła dziennie zarabiać. Mam nadzieję, że się uda. Naprawdę mam nadzieję. Dobra, my na 12 musimy w robocie być. Szybka dwójka. No i git. Zbajerowałbym jeszcze typiary, nie? Szybko na mieszkaniu. Ale nie mam czasu, bo na 12 muszę być w robocie. Poranna zmiana w barze. Prawdziwy milioner, którym jeszcze nie jestem, to nie zatrzymuje się na tym, że biznesy się kręcą, tylko wszystko monetyzuje. Łowienie ryb, praca w barze, zawsze dodatkowe jakieś pieniądze. Tak się robi pieniądz. Ale jestem ciekaw dzisiejszego dnia, nie? Ile my zarobimy? Ile my zarobimy? I już tak naprawdę teraz możemy myśleć o zakupie jakiejś nieruchomości. Teraz to jest tylko kwestia uzupełniania towaru, żeby sklepy się kręciły, płacenia czynszu, wykupywania promocji i świat stoi przed nami otworem, żeby wbijać maksymalną rangę barmaństwa, maksymalną rangę wózków widłowych, maksymalną rangę kręcenia pizzy. W sumie kręcenie pizzy chyba najprzyjemniejsza robota w tej grze, a najmniej płatna. Bardzo niesprawiedliwe. O, to tutaj! Boże! Tak szybko dojechałem na godzinę przed do roboty. O, godzinę wcześniej. Wzorowy pracownik miesiąca, możemy powiedzieć.
raz na miesiąc się pojawiam w robocie. The Hitching Post. Piękny. Piękna miejscówka, piękne miejsce, piękni ludzie. Wchodzę. Witam, siemano. Idą. Lecimy, co podać? Świerk? Nie ma problemu, już zapomniałem jak to się robi. Świerk. Czekaj, świerk to jest co? Sprus? Sprus to jest chyba świerk, nie? Proszę bardzo, witam. Świerk, drugi raz świerk, nie ma problemu. 6%, kurde, dobre piwko. Chyba taka pale ale, ipka, coś w tym stylu. Co podać? Czerwone? Nie ma problemu. Reda, tutaj jest red, cyk. Ja mam poziom barmaństwa. Jaki jest maksymalny poziom barmaństwa? O, to jest pytanie. Ej, on chce jakieś żarcie, kanapkę, pale ale i kanapkę. Jedna kanapka, poproszę. Co trzeba? Kanapeczka, proszę bardzo. Czerwone. Kurde, już z prawy wyszedłem. Trzeba ich dobrze ten. Dwa czerwone. On the go. O, wujek Heniek przyszedł do baru, pasuje. Spragniony. Chyba 10 wbije. Ciekawe, czy to jest maksymalny 10? Nie wiadomo w sumie. Owocowy? Ciemny. O, wujek Heniek to zawsze ciemnego pije, wiadomo. On ma gust i klasę, widać po nim i po tej koszuli, którą ma na sobie od 40 lat. Owocowe, fruity. Ale szczerze, no napiłbym się takich tych browarków. Kanapeczka, a ty co chcesz? Świerk. To tobie najpierw damy świerku, pyk. Pasuje, masz świerk. Ty co chciałeś? Pale ale. Szybko, dawaj tego burgerka, pyk. Następny, cyk. O, mamy! Zwbiłem to. Ty, zajebiście. Dobra, to już mogę tak naprawdę z roboty wychodzić, nie? Ty co chcesz? Owocowy. Fruity. A ty? Czerwony. Zdążę czy nie zdążę? Nie zdążę chyba. Boże, szybko! Rzutem na taśmę, dobra, pyk. Miód, świerk. Honey, no. Miód, świerk. Nie to piwo mu dałem, fuck! Dobra, nieważne, bo to honey była, ja on świerk chciał. No, trudno się mówi. Proszę bardzo. Miód. No rekordu chyba nie będzie, nie wiem ile tam rekordowo miałem, Tom. Pale ale. Rekordowej chyba nie będzie, tam rekordowo chyba 40 klientów obsłużyłem, coś takiego. Tak mi się wydaje. Miód. Proszę bardzo. Mam jakiś barmanów na czacie, widzowie? Jakiś polewaczy piwa? Królów miksokologii? Owocowy. Fajnie jakby jakieś koktajle tutaj się robiło albo coś w tym stylu. Pale ale. Pyk. Miód. Ciemne. Pale ale. Świerk. Świerk najpierw polejemy. Świerk dla starego dziada. Pale ale. Świerk. Panią obsłużę najpierw, pan czeka, bo się pan na mnie lampisz jak... Idź pan w cholerę, nie podoba się to, do widzenia. Gapił się na mnie, ja jak na barze pracowałem, to też, jak ktoś się tak perfidnie gapił na barmana, z takim nienawistym wzrokiem, to go obsługiwałem na ostatniego, kurde. Się będzie na mnie lampił, jak ja tu ciężko pracuję. Ty, no może będzie powyżej 40, 2 minuty jeszcze mi zostały. Jednak dobre tempo mam. Miód. No dawaj. Pale ale, czerwony. Ciekawe jak nasze sklepy. Boże, jak jestem ciekawy, nie? Tutaj to pewnie zarobię $600, a nasze sklepy zarobią 50 tysięcy. Wcale bym się nie zdziwił, nie? Może 50 złamie, może. Przy odrobinkce szczęścia i dobrym tempie, bez błędów, może 50 tutaj złamie. 15 sekund! Będzie 54? Będzie! I co jeszcze? Pale ale dla pani może zdążę. 12 sekund. Raczej zdążę. A dlatego ważniaka w garniturze już piwka nie będzie, bo zaraz zamykamy. Do widzenia. Tutaj jeszcze 55, pale ale, polewamy, 5, 4, 3, 2 i świerku już nie zdążę raczej. Koniec roboty, $920, ty, no to już jest konkrecik, tylko ciężka robota. Zobacz, za suma przychodów premia 335, 920, no i pasuje robota.